Punkt pierwszy. Uznaje oskarżoną Annę Adamczyk za winną popełnienia czynu zarzuconego jej w punkcie pierwszym aktu oskarżenia przy przyjęciu, iż stanowi to przestępstwo artykuł 218 paragraf 1, 207 paragraf 1 i 3 w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego i za to wymierza jej karę 2 lat pozbawienia wolności. Czy pan jest usatysfakcjonowany wyrokiem? No, jak to powiedzieć? No jestem, bo jestem, że uznali, że inne nauczycielki na przykład już nie będą szkalowate może. A oto odszkodowanie, no to też pieniądze. Nikt mi żony nie wróci. Dzieciom matki pieniądze to jest zero. Nie usłyszał pan dzisiaj słowa przepraszam. I nie usłyszę, na pewno. Nie spodziewa się pan po tym, co jak ona się zachowuje, raczej nie spodziewa się pan tego? Nie, na pewno. Jak do tego czasu zmarł mi kondolencji na tym nie złożył z nich, a żebym powiedział przepraszam. Na pewno.